panie, witam panów. Takich zawodów Pucharu Polski Warka Strongman jeszcze nie było. Kowalczyk, Makurat, Szczepański, Nowotniak, Dymek i Pudzianowski. Kto z tej szóstki dzisiaj będzie najlepszy? Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższej godziny, dlatego zostańcie z nami. Zapraszam na Siłaczy. Oto jeden z głównych faworytów. Jarosław Dymek, mistrz świata par i dwukrotny wicemistrz Europy. Robert Szczepański, reprezentant kraju, drugi w tegorocznej Grand Prix Polski. Arkadiusz Makurat, finalista międzynarodowych zawodów na Litwie i Łotwie. Tyberiusz Kowalczyk, ubiegłoroczny debiutant w tej dyscyplinie, już groźny dla najlepszych. Tomasz Nowotniak, brązowy medalista Mistrzostw Polski, rekordzista w trzymaniu beczek. Mariusz Pudzianowski, indywidualny i drużynowy mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy, triumfator zawodów World Record Breakers, niepokonany w tym sezonie. Tak, doborowa stawka siłaczy sprawiła, że komisją sędziowską pokieruje Cezary Wołodko, wiceprezydent Światowej Federacji Sportów Siłowych. Sędzią głównym jest jak zwykle Leszek Kędzia, a arbitrem pomocniczym Krzysztof Dziełiński. Przed nami 6 konkurencji i ponad 2200 kg najrozmaitszych ciężarów. Te dwie beczki, które leżą za mną, ważą w sumie 350 kg. To straszne obciążenie na kręgosłup. Za to 6 facetów, które za chwilę zobaczycie w akcji, może to podnieść i trzymać, i trzymać. W tej piekielnie ciężkiej konkurencji rekord kraju Tomka Nowotniaka wynosi aż 90 sekund i 31 setnych. Ale ani Jarosław Dymek, ani nikt inny dzisiaj tego rekordu nie poprawi, bo zawodnicy nie mogą używać specjalnych rzemieni, opasujących nadgarstki i uchwyty łańcuchów. Średnio na każdym palcu zawiśnie więc 35 kg. Yes! Good! Hold on! Jakże szybko ten grymas bólu. Podczas Grand Prix Polski w Inowrocławiu, też bez rzemieni, Dymek wytrzymał 24 sekundy. 15! Tak, to będzie bardzo ciężki sprawdzian nawet dla najlepszych. Pokaz 25 sekund, 39 setnych. Uważnie zanotujmy ten rezultat wicemistrza Europy. A obok niego Norweg Sven Carlsen, były mistrz świata, który często przyjeżdża do Malborka, by trenować wspólnie z Jarkiem. Jeśli dobrze słyszę, to Norweg sugeruje drobny błąd w ułożeniu dłoni na uchwycie. Mówi, że ciężar powinien być nieco za osią tułowia. Ale Dymek twierdzi, że zrobił to właśnie w taki sam sposób, jak ostatnio Carlsen na zawodach w Kanadzie. Za chwilę z beczkami zmierzy się Robert Szczepański. Dobrze. Okej. Robert, zwany Maximusem, walczył w Grand Prix Polski razem z Dymkiem. Wytrzymał 22,5 sekundy. 10. 15. 20. Niewiele gorzej od Dymka. Dobry początek siłacza z Bydgoszczy. 21,51. Wynik Roberta 21 sekund 51 setnych. Wiosną w Inowrocławiu pokonał wszystkich zagranicznych rywali. Czy dziś będzie lepszy od Asa Skaszub, Arka Makurata, który z pomocą rzemieni trzymał beczki przez 62 sekundy? 350 kg. Mów głośno, dobra? No, tak, tak, głośno. Tak, Misiu woli słyszeć, ile brakuje mu do wyniku rywali. Może uda się wycierpieć jeszcze tę jedną sekundę. 25! Już jest najlepszy. Niewiele, ale jednak wyraźnie, bo o 2,5 sekundy ma akurat lepszy od Dymka. Dokładny wynik siłacza z Kościerzyny 27,83 sekundy. To chyba nawet rekord Polski w trzymaniu beczek bez pomocy rzemieni. Wiosną Arek był w świetnej formie. Kończył zawody w pierwszej trójce. Latem nie szło mu tak dobrze. A dziś to znowu obiecujący początek.
I wróćmy na podest. Już tam jest Tyberiusz Kowalczyk. Troszkę do tyłu nogi. A dobrze, dobrze, teraz jest okej. Rok temu Tyberian trzymał beczki przez ponad 53 sekundy. Oczywiście z rzemieniami. 10. 15. No, dość szybko nastąpił koniec walki. Wynik Kowalczyka 15 sekund, 17 setnych. 15-17. Do tej pory zawodnicy wytrzymywali mniej więcej połowę czasu uzyskiwanego przez siebie w poprzednich warunkach regulaminowych. Tyberian tylko niespełna 30%. Kiepsko to wróży, zwłaszcza że ostatnia dwójka rywali jest naprawdę silna. Najpierw wystąpi Tomek Nowotniak, rekordzista kraju w beczkach. 1,5 minuty. Nawet 1/3 tego rezultatu dałaby mu prowadzenie w kaliszu. Nie było gwizdka sędziego, Tomek opuścił beczki zanim przyjął prawidłową postawę. Miał trochę szczęścia. Jednak bez rzemieni to zupełnie inna zabawa. Umoga. To naprawdę sensacja. Rekordzista kraju nie zalicza tej konkurencji. 0 punktów. A przecież liczyliśmy, że Nowotniak może w beczkach pokonać Mariusza Pudzianowskiego. Nogi ustaw. Leszek, nogi. Rekord życiowy dominatora wynosi 1:06. Biorąc poprawkę na brak rzemieni, można oczekiwać wyniku około 30 sekund. A to oznaczałoby zwycięstwo. Tak, wygra tę konkurencję. 30 sekund, 37 setnych. Pudzianowski wygrywa, trzyma niebeczek. Puścił natychmiast, gdy usłyszał, że minęło 0,5 minuty. Nie przeciążał się. Wytrzymał tyle, ile musiał. Pozostało jeszcze 5 bardzo ciężkich konkurencji. I warto zachować na niej jak najwięcej energii. 37 setnych. Jak już jest w stanie, to się trzyma, nie? Tak, 40 sekund. O! 40 wydobił. Spójrzmy na komplet wyników. Sensacyjne 0 w dorobku Nowotniaka. Beczki bez rzemieni za trudne dla Kowalczyka. Szczepański i Dymek w normie. Ponad normę Arek Makurat. A wygrał niekoniecznie zgodnie z oczekiwaniami Mariusz Pudzianowski. Czy w kaliszu trzymanie beczek dla Mariusza Pudzianowskiego. Makurat pogodził faworyzowanych Dymka i Szczepańskiego. Rekordzista kraju Nowotniak nie zaliczył tej próby. Siedzę na jednym z czterech wali. Ten akurat waży 250 kg. Ale za długo nie posiedzę, bo przyjdą siłacze i mnie przegonią. Przerzucanie bali ważących od 100 do 250 kg to dobra okazja dla Tomka Nowotniaka do rehabilitacji za poprzednią wpadkę. Ma 4 wynik w historii Pucharu Polski. 25,7 sekundy. Już. Dziewięć sekund na półmetku, ale teraz będzie dużo trudniej. Dwadzieścia cztery sekundy, 17 setnych. Rekord życiowy, ale Dragon nie wydawał się zadowolony. Trochę mnie to dziwi, bo poza drobnym zawahaniem w końcówce trudno było dopatrzyć się błędów.
No chyba, że Tomek liczył na poprawienie rekordu Polski Jarka Dymka. 20 sekund, 28 setnych. Czy siłacz Sokołowa powinien obawiać się Tyberiusza Kowalczyka? Chyba nie, bo stawianie bali to akurat pięta Achillesowa tego zawodnika. Gotowy! Sekundę wolniejszy od Nowotniaka. Teraz Tyberian traci już 4 sekundy. Tak, końcówka przesądziła sprawę. 57. Wynik Kowalczyka dobrej i średniej klasy. 32 sekundy, 57 setnych. Całkiem nieźle, jak na nielubianą konkurencję. Ale mimo wszystko może nie wystarczyć na resztę rywali. Następny zawodnik, Robert Szczepański, ma rekord życiowy lepszy o 5 sekund. A tak? Gotów. Tempo jak u Kowalczyka. Minimalnie szybciej niż Tyberian. Świetna końcówka Roberta. 28,65. Dobra, dzięki. 28,68. 28,65 sekundy. Nieco gorzej od rekordu życiowego. O 4 sekundy wolniej od Nowotniaka. Maximus może mieć kłopot ze znalezieniem się w pierwszej trójce tej konkurencji. A za chwilę zobaczymy rekordzistę Polski Jarka Dymka. Dziś pod opieką efektownie wytatuowanego norweskiego kolegi Svenda Carlsena. Były mistrz świata zwraca uwagę na każdy szczegół, każdą nierówność piasku. Taki sekundant to istny skarb. Staj na chwilę, Jarek. Stoimy. Dobra, jak będziesz gotowy, daj znak i to blisko startujesz, tak? Proszę się. Gotów, gotów. Na razie równo z Nowotniakiem. Na tym balu Dymek trochę stracił. Drugi. 25 sekund, 58 setnych. Jarek doskonale wie, że o porażce z Nowotniakiem zadecydowały końcowe fazy dochodzenia do pionu dwóch najcięższych bali. Widać, że forma naszego mistrza nie jest w tym okresie najwyższa. Może jednak wystarczyć na Arka Makurata, który bale przerzuca zwykle w pół minuty. 25 sekund, 58 setnych. Dobra, jak będziesz gotowy, daj znaki, po gwizdku startujesz, tak? No. Uwaga. Zwracuj się. Gotowy. Na pierwszych balach wszyscy są mniej więcej równi. Bardzo ładna końcówka Makurata. Mądrze nisko podszedł w tej ostatniej fazie najcięższego bala. Trochę słabo. 29,93. Arek poprawił troszkę swój rezultat z wiosennego Zamościa, ale takie szybkościowe konkurencje nie są atutem byłego ciężarowca. Szybkość i zwinność to cechy najlepszego siłacza świata ostatnich dwóch lat, Mariusza Pudzianowskiego.
Jak będziesz gotowy, daj mi znak, tak? Leszek? Wyprostuj się, wyprostuj się. O, sekundę szybszy od rywali. I chyba mamy kolejną sensację. 26 sekund 79 daje dominatorowi dopiero trzecią lokatę. Co prawda Mariusz niezbyt kocha tę konkurencję, ale narobił nam apetytu swoją postawą w pierwszej próbie z beczkami. Cóż, bez porażek faworytów sport byłby nudny. 26 sekund 79. Dobrze. Czas porównać wszystkie wyniki. Nowotniak powetował sobie poprzednie niepowodzenie. Było ponad sekundę szybszy od Dymka i o ponad 2,5 od Pudzianowskiego. Czwarta lokata dla Szczepańskiego. Makurat i Kowalczyk na końcu stawki. A my popatrzmy ponownie, jak wygrywał Dragon z Sokołowa. W konkurencjach tylko Kowalczyk traci nieco kontakt z kolegami. Nowotniak po zwycięstwie od razu bliżej Szczepańskiego, Makurata i trzeciej lokaty. Dymek i Pudzianowski, jak przystało na naszą eksportową parę, rozpoczynają odjazd od reszty stawki.